Kierowcy jadący z Suwałk w stronę Jeleniewa nie muszą już korzystać z objazdu. Na ulicy Reja w Suwałkach został otwarty wiadukt ze ścieżką pieszo-rowerową. To pierwszy z trzech wiaduktów oddanych do użytku na budowanej obwodnicy Suwałk. Na miejscu wciąż jeszcze trwają prace. Jak mówi Tomasz Drejer, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach, mogą jeszcze pojawić się drobne utrudnienia. Tak, już jest od piątku otwarty, możemy już przejechać górą. Nie ma już tego objazdu, który był od strony wschodniej. Także no cóż, nawet można popatrzeć na to, jak wygląda w prawo, w lewo, tak z góry, no, ładny widok. Udostępniono do ruchu przejazd górą, natomiast no, kierowcy zwrócili chyba uwagę, że jeszcze są uskoki, jest ograniczenie prędkości, jest zakaz wyprzedzania. Należy się spodziewać w najbliższych dniach układania masy tej docelowej. Także będą jakieś utrudnienia, ale to już mniejszego znaczenia, mniejsze utrudnienia należy się spodziewać z kierowania ruchem na krótki czas układania tej pozostałej masy bitumicznej, jak również dokończenia poboczy. Prace nad obwodnicą Suwałk nie zwalniają tempa, choć do kwietnia 2019 roku, kiedy to inwestycja ma zostać zakończona, pozostało jeszcze sporo czasu. Układana jest nawierzchnia betonowa, a wkrótce wykonawca ma przystąpić do wylewania mas bitumicznych. Bliskie ukończenia są również pozostałe dwa wiadukty, mówi dyrektor. Prace naprawdę w tej chwili widać gołym okiem na całym odcinku. Jest układana, z tego co wiem, w różnym stopniu zaawansowania. Nawierzchnia betonowa też za chwilę, z tego co mi jest wiadomo, wykonawca będzie przystępował do układania mas bitumicznych w różnych właśnie miejscach, chociażby przy wiadukcie na ulicy Reja. Tak samo widać już bardzo duży stopień zaawansowania pozostałych dwóch wiaduktów na głównych drogach wylotowych, bo zarówno na ulicy Filipowskiej, czyli na drodze do Filipowa, jak również poza miastem już, czyli na przedłużeniu ulicy Bakalarzewskiej, też te prace widać, że zmierzają ku końcowi, są wykonywane akurat na ulicy Raczkowskiej. Rondo jest wykonywane, tak samo na tym odcinku zamiejskim na Bokaszewskiej też jest rondo wykonywane. Jak się przejeżdża tymi objazdowymi drogami, to też widać już poukładaną nawierzchnię. Także no, coraz bliżej.